Czarnoksiężnik z krainy Oz. Na podstawie opowieści Franka Bauma. Nadciąga cyklon! Zapnę zwierzęta! Ty z Dorotką ukryjcie się w piwnicy! Dorotko! Chodź, tato, szybko! Witaj, czarodziejko. Dziękujemy, że zabiłaś złą czarownicę ze wschodu. To dzięki tobie manczkinowie są wreszcie wolni. Czarodziejka? Zabiłam? Ja nikomu nic nie zrobiłam. Ty nie, ale twój dom na niej wylądował. Na kim? Och, ja nie chciałam. Zaraz, przecież w Kansas nie ma żadnych czarownic. A co to jest Kansas? Nigdy nie słyszałem o Kansas. O, cóż, my mamy tu cztery, a raczej mieliśmy dwie złe i dwie dobre. Ja jestem dobrą czarownicą z północy. Au! To chyba nie jest sen. Dobra czarownico, zgubiliśmy się. Przeżyliśmy straszną burzę. Chcemy wrócić do domu. O, do domu? Obawiam się, że to zadanie jest dla mnie za trudne. Ale czarnoksiężnik z krainy Oz ci pomoże. Gdzie jest ten czarnoksiężnik? Pójdź tą ścieżką do szmaragdowego miasta. Leży w środku naszej krainy. Tam znajdziesz czarnoksiężnika, lecz zanim ruszysz... To mój znak. Ochroni cię przed niebezpieczeństwem. O, to bardzo dobrze. Srebrne trzewiki ułatwią ci powrót do domu. Dziękuję. Do widzenia. Żegnaj. Pamiętaj, nie zbaczaj ze ścieżki. Dobrze. Dziękuję. Żegnaj. Nawet jeśli będzie wąska i kręta. Witaj, strachu na wróble. A, witaj, mała dziewczynko. Ty mówisz, a strachy na wróble nie mówią. Nie mówią? Ale ja mam usta, prawda? Przynajmniej tak myślę. Myślę? Nie myślę. Zamiast rozumu mam w głowie tylko siano. Idę do szmaragdowego miasta, by czarnoksiężnik pomógł mi wrócić do domu. Chciałbyś pójść ze mną? Może on pomoże ci zdobyć rozum? Jasne, że tak! Chodźmy! Machasz nogami w powietrzu! Nic dziwnego, że nie mogłem się ruszyć. Robię głupie rzeczy, bo nie mam rozumu. Mogłabyś zdjąć mnie z tego palika? Jestem lekki. Ach, Toto. Przepraszam, czy on cię ugryzł?
Chyba nie, nic nie czułem. Chodźmy do tego czajnika. Czarnoksiężnika, a nie czajnika. Muszę zdobyć rozum szybko. Wiesz, że potrafię naśladować ptaki? Latały wokół mnie i skrzeczały cały dzień. To było irytujące. To ile masz lat, Dorotko? Mam 12 lat, a ty? Od dzisiaj będę miał 2. Masz 2 lata? Nie, mam dopiero 2 dni, bo zostałem zrobiony przedwczoraj. Wkrótce chyba zacznie padać. Lepiej znajdźmy jakieś schronienie. O, świetny pomysł, przecież nie chcemy zmoknąć. Halo? Czy jest ktoś w domu? Ciekawe, kto tu mieszka. O, dobrze, że ja nie muszę jeść. Tutaj przeczekamy burzę. Gospodarz na pewno zaraz wróci. Ratunku! Dobiegło stamtąd. Ratunku! To tam! Wołałeś o pomoc? Rąbałem drzewo, kiedy zaczął padać deszcz i zardzewiałem. Och, powiedz, jak możemy cię rozruszać? Czy moglibyście przynieść mi oliwiarkę z mojej chatki? O, dziękuję wam. Nigdy nie musiałem bać się rdzy, gdy byłem człowiekiem. Byłeś człowiekiem? Tak, do czasu, kiedy zła czarownica z zachodu zamieniła moje ciało w blachę. Nie martwiłbym się tym, gdyby nie to, że zabrała mi serce. A bez serca nie mogę nikogo kochać. Nie martw się. Idziemy do szmaragdowego miasta. Czarnoksiężnik z krainy Oz pomoże mi wrócić do domu. A ja poproszę go o rozum. Jestem pewna, że czarnoksiężnik będzie mógł dać ci serce. A zatem na co czekamy? Chodźmy do czarnoksiężnika. O nie! I co my zrobimy? Zaraz zamienię to drzewo w wykałaczki. To gdzieś blisko. To na pewno nie był ptak. Znam się na ptakach. To z całą pewnością nie był ptak. Niczego się nie bójcie. Mam siekierę. Strach na wróble jest ze słomy. Nic mu się nie stanie. A ty masz na czole znak pocałunku dobrej czarownicy. Wiem, ale co będzie z Totem? On nie ma żadnej ochrony. On ma nas. Obronimy go. Przestań już! I co ty masz zamiar zrobić? Zjeść nas? Wybij sobie ten pomysł z kudłatej głowy! Myślisz, że możesz straszyć każdą małą istotę, która wejdzie ci w drogę? Masz rację. Tak myślałem. Przepraszam. Boję się polować nawet na zwierzęta mniejsze ode mnie. Stój! Jeśli potrzebujesz odwagi, to może pójdziesz z nami. Z wami? Dokąd? Do czarnoksiężnika ze szmaragdowego miasta. Jestem pewna, że on pomoże ci zdobyć odwagę. To wspaniałe! Jeszcze 3 dni temu byłem stertą starej słomy, a dzisiaj mam 3 nowych przyjaciół. O, przepraszam, 4. To kwadlingowie, uciekać! Kim są kwadlingowie? Mają głowę tygrysa, a ciało niedźwiedzia. Nie boją się ludzi, zwierząt, ani króla zwierząt, czyli mnie.